No, jesteśmy na miejscu mordeczki. Ja jestem skąpany, bo przyjechałem nieprzygotowany. Moje buty wyglądają tak. A musimy zejść tam na dół. Jest naprawdę grubo, trochę już kropi. Musimy zejść tam. Tędy. A droga na dół wygląda tak. I tu będziemy się zaraz wbijać. Mordeczki schodzimy. Na dole Arturo. Prawie na dole, bo jeszcze wygląda tutaj tak. Jestem prawie na dole. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Mamy go. O, jest niebezpiecznie. Jest niebezpiecznie, ale mamy linę. I lecimy dalej. Lecimy, schodzimy grzecznie, Tam jest jakiś kulturalnie, ostrożnie. jaskiniowiec, Ciekawy, po jakiemu mówi. Trasa wygląda tak. Tu już jest lajtowo. Tam takimi kamieniskami schodziliśmy. Ja w moich czarodziejskich Adidasach. Jest tu grubo, kochani. Jest tu grubo. I tak to wygląda tutaj na dole. Miazga normalnie, coś pięknego. A teraz parę słów o tym cudownym miejscu powie mój przyjaciel. Arturo, oczywiście. Jo, jo, Siema, ziomeczku. cześć. Siemaneczko. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Słuchajcie, jest to bardzo piękne miejsce. Devil Pulpit, Ambona Diabła po polsku. Jest to na północ troszeczkę od Glasgow. Damy wam na pewno na to miejsce na miary, ale no musicie tutaj bardzo uważać, jest bardzo niebezpiecznie tutaj zejść. Kilka legend o tym krąży. Ja znam trzy, jak jedna mówi o tym, że tutaj na tym ołtarzu, bo ten ołtarz jest w kształcie takiego grzyba, ta ambona. Jedna o tym mówi, że tutaj diabeł przemawiał do swoich wyznawców. Druga mówi, że druidzi tutaj się spotykali i odprawiali jakieś swoje magiczne, wiecie, sztuczki. No i trzecia mówi o tym, że wiedźmy, tutaj szkockie wiedźmy spotykały się, składały ofiary z ludzi. I dlatego ta woda ma taki szkarłatny kolor. Tu pewnie Niubala wam to pokaże. Jeżeli znacie jakieś inne jeszcze, wiecie, legendy o tym miejscu, dajcie nam znać. Będzie nam bardzo miło poczytać coś nowego. Także ja pozdrawiam. Dzięki, Trzymajcie się. ziomuś. Dziękujemy bardzo. A ten ołtarz jest tam. Zaraz go pewnie zobaczycie w dalszej części odcinka. I następnej legendy z nami nie będzie, ponieważ zleźliśmy tutaj na dół. Ja w moich cizemkach. Jeszcze wejdę do góry i będzie cacy. Ale już znam trasę. Opłacało się. Opłaca się, opłaca się, opłaca się. No i tutaj jest ten nasz przepiękny ołtarz, albo inaczej ambona. No.
rypy zeka, a w mojej głowie rymy. Ja to napierdalam, dalej, dalej tu kręcimy. Słuchaj mnie mordeczko, to jest życia wzięte. Dzisiaj na przygodzie, jutro w mieście coś zdobędę. Wszystko nagram, potem wam to pokażę. Ja tu teraz lecę sobie, tutaj rymy smażę. Z Jonkiem, z Arturem olewamy fazę. Tak, właśnie tutaj się bawimy, to jest grane. Płynie sobie rzeka, taka ciemna woda. Krążą tu legendy, ja ich nie znałem, może wcześniej, szkoda. Ale teraz to poznaję, wszystko leci dalej i tak macie nawijane, nagrywane. Tak, o to tutaj chodzi, nocami składane, godziny nad tym lecą. Tak, tak się właśnie filmy i zajawki kręcą. Życia wzięte TV, wbijajcie, otwarte dla was drzwi. Yo. Uważaj, ziomeczku, trzymaj się dobrze. To jest gitara, tylko mam nadzieję, że ktoś dobrze te liny przywiązał. Nie, no jest w porządku z linami, wiesz, trzymaj się tej liny i będzie okej. Okay. Jest git, jednokierunkowa. Jest okej, okay. Trzymaj się. No. Dobrze. Ja wejdę wyżej jeszcze. Chodzi się łatwiej niż się schodzi. O, wchodzi się dużo łatwiej. Ja mam jedną rączką mordeczki. Widzimy się w kolejnych materiałach. Elo, elo, 3250. Buciki? New one. A nie new one. Nie byłem przygotowany na to dzisiaj, ale... Następnym razem będziemy planować troszeczkę. Brawo dla Newbala. Brawo. Mama Sara biła brawo. Thank you guys. No, udało się mordeczki zakończyć ten odcinek, a teraz punkt kulminacyjny, czyli zapraszam na życia wyjęte. Pokażę wam, o co tym wszystkim chodzi, nie? Czy my robimy to z pasji? Czy tylko świrujemy? Tak jest. Tak się kończą wyprawy. Tak się kończą wyprawy. Niezaplanowane. Niezaplanowane w Adidasach, ale to nie jest niczyja wina. To nie są... To nie jest niczyja wina, słuchajcie. Tak po prostu, takie tym jest życie. Tym oto miłym akcentem zakończymy. Takie jest życie, słuchajcie. Nie, nie subskrybujcie, nie dawajcie łapek, damy radę. Damy radę, mamy pasję, mamy życie, damy radę. Elo. Elo, elo. O kurde. Wracamy na chatę i tak to się kończy właśnie. Ale wszystko jest dobrze. Na biednego nie trafiło. Nie róbcie tego. Nie subskrybujcie. Nie dawajcie łapek. Kupię ze skarpetki. Za swoje. I dalej będę biegał po lasach. I nagrywał muzykę i kręcił Haskiego. Pozdro. Jak to było G50. Niby nic nie muszę, ale chcę do przodu iść. Podnoszę to poprzeczkę, bo chcę tutaj godnie żyć. Sobą być dla mnie zawsze najważniejsze. Ludzie mogą mi mówić, co serce mówi.